Cieszymy się strasznie. W pierwszej kolejności jednak chciałem podziękować sympatykom, to też podkreślałem na konferencji. My wiedzieliśmy, analizując spotkania, że tutaj ten 12, nazwijmy to, zawodnik jest kluczem, bo on wywiera taką pozytywną presję na tym małym kameralnym stadionie. I dzisiaj od początku czuliśmy to wsparcie, graliśmy konsekwentnie i to wszystko razem, plan, który mieliśmy, realizacja go przyniosła efekty takie, że wywozimy z tak ciężkiego terenu, z tak dobrym zespołem, jaki jest Nieciecza, 3 punkty. Ta najważniejsza, kluczowa akcja dwóch skrajnych obrońców, bo główka Rymaniaka i gol Sylwestrzaka. Tak, to jest coś, co dodatkowo nam sprawia radość, ponieważ bramka ze stałego fragmentu, na którego czekaliśmy, bo patrząc po budowie somatycznej naszych piłkarzy, to jest jak gdyby teraz klucz, bo wzmocniliśmy ewidentnie zespół dwoma wysokimi zawodnikami, jak w porównaniu z ostatnim meczem wszedł Bartek Rymaniak i wszedł Siergiej Filipczuk, właśnie pod kątem tego, że nastawiliśmy się na stałe fragmenty gry. Dodatkowo bardzo cieszę, że Kamil Sylwestrzak, on naprawdę bardzo ciężko pracuje, żeby ta opaska to było coś więcej niż tylko opaska i dzisiaj dał po raz kolejny sygnał, że jest takim dobrym duchem tego zespołu i w najważniejszym momencie można zawsze na niego liczyć i to myślę, że to taki będzie pozytywny jeszcze dodatkowo oprócz tego, że wywozimy punkty, dla nas wszystkich taki argument. Może to nie było porywające spotkanie dla kibiców, ale taktycznie chyba musi być pan zadowolony. Takie miało być, powiem szczerze, wiedzieliśmy, że dzisiaj finezja, widowiskowość, jeżeli wejdziemy to, w co będzie chciała grać Nieciecza, wtedy te argumenty będą po stronie zespołu trenera Mandrysza. My wiedzieliśmy, że musimy zagęścić środek, musimy odciąć Plizgę i Biskupa i czekać na tą jedną akcję, bądź z kontry, bo ustawiliśmy się niżej, bo ze stałego fragmentu i dlatego tak mocno to akcentowaliśmy. Zgadzam się, że na pewno nie było tempa takiego jak ostatnio, nie było tej gry skrzydłami, które nas cechowały, ale też proszę pamiętać, że gdzieś tam jest, nas się też czyta i zespoły są w stanie przygotować pod naszą grę i poprzednie mecze pokazały, no, że kluby przygotowują się dobrze już pod koronę, więc też taki był zamiar. Co się stało Elhadziemu Papadjavowi, bo to zmiana wymuszona była? To jest piłkarz, który tak naprawdę w piłce seniorskiej szansę dała korona i on nie grał takiej ilości systematycznych meczy, czyli to tempo dla niego jest bardzo ciężkie i to widać te urazy, bo to nie jest, jak pamiętamy, to nie jest pierwszy uraz tego typu, który on odnosi. Natomiast myśmy się z tym liczyli, on nie przepracował też okresu przygotowawczego, natomiast jeszcze raz mówię, liczyliśmy się z tym. No, nie ukrywam, że nie do końca przewidywaliśmy, że on aż tyle meczy będzie grał, jednak w planach był Dimitry, ale cieszymy się, że na tyle, ile ten chłopak może, tyle daje, bo to widać, że on gra na pograniczu swojej wytrzymałości, bo te skurcze, które go łapią, to jest spowodowane z tym, że on po prostu już nie ma z czego brać tej energii, więc dużo pracy przed nim, ale na ten moment jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Dzisiaj wiem, że pan krycie Cabrery, bo czasami dwójka, czasami trójka piłkarzy nie cieszy gdzieś tam obok Hiszpana, ale pan się nie zdecydował, żeby prowadzić innego napastnika. Tak, myślę, że było dwóch zawodników, którzy tutaj mieli takie, bym powiedział, indywidualne zadania zawodników z Niecieszy, bo to był też Bartek Pawłowski, proszę zauważyć, jak Bartek miał piłkę. Dwóch było zawsze, niekiedy się zdarzało trzech. Liczyliśmy się z tym, dlatego Bartek wykonał bardzo dobrą pracę, dając szansę szybkiemu Łukaszowi i ta zmiana była bardzo dobra, bo Łukasz wniósł coś innego, wziął na siebie odpowiedzialność, więc wzajemnie się bardzo dobrze uzupełniali. Natomiast no, Ajram się musi liczyć z tym, że jednak mając tyle bramek, mając tyle asyst, będzie bardziej pieczołowicie kryty niż to było z początkiem rundy. Pan nie lubi tej matematyki, nie lubi patrzenia w tabelę, ale co by nie mówić, korona po tym zwycięstwie w dalszym ciągu w grze o górną ósemkę. Przynajmniej do poniedziałku. Nie, nie kalkulujemy. My mamy grać, my mamy zbierać punkty, wygrywać, dawać radość sympatykom i to jest dla nas najważniejsze i cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy to sprawić.